Ja się obawiam, że będzie jeden dzień. 92 lata. Oj, Kaziu. 30 kwietnia w Berlinie w noga, tylko że na trośni przebiło to tak. No i znajdzie był porządek, jak ja tam ze schodu. Tak, bo był w szpitalu i po szpitalu dali 3 miesiące zwolnienia. Wtedy dawali papiery, możesz jechać za Bóg tam w gości. A oni specjalnie tylko dawali po mnie, żeby nie dało nie jechać. A kręcili jak Pan Bóg. Zresztą panowie też nie zrobili. Nic nie liczyli się, nasz dowódca mówi. Nawet rodzinę moją, jakąś Ciszkowską, wiecie, stary do mnie. A on ten ruski, co przeprawa i cały kierownik. Ciemnej masy chłopiec, ciemnych ludzi starszych. Pierwszy samochodzony do pana Pakowicza. Wszyscy byli pierwsze, dziewicze, pierwsze kompanie, pierwsze drużyny. Wszystko pierwsze? Wszystko pierwsze. Pierwsze dziewicze, pierwsze armii. Berlina pan doszedł, a później na łabę też? Na łabę, to i noga, to był ranny. A w Berlinie ranny, tak? A 30 kwietnia. I już dalej pan nie poszedł na łabę, tak? Krzyżem walecznym. A odznaczenia ma pan? Możemy też pooglądać odznaczenia? Panie, zabrał z tym, nie wiem, małe tam tak zostało. Zabrał wszystkie znaki. Takie oto te gmina wydawała, takie te inne, frontowe, co wszystko. To ja sam oddałem. Szkoda. Szkoda. Bo byśmy teraz tu mogli pofotografować sobie troszkę. Ale czy powinno gdzieś zaświetlenie być, papiery na sobie, coś tam. Dużo pójdziemy. Wielonowicze trzymali nas 3 tygodnie, żeby ujeździć do ruskiej armii. Tam na wschodzie, tak? Na wschodzie. Trzymali. Żeby do ruskiej iść, a my ich zazwolić, nie później do Wołkawyska dali. Z Baranowicza z Wołkawyska do Białego Stoku, wtedy przydzielili do polskiej armii. Złoty piasek. Może się dokumenty zabrać, przynajmniej tak niepotrzebne. Chodźcie, pójdziemy do domu. Ja je wszystkie wystawię w muzeum, żeby zwiedzający mogli zobaczyć, bo dla mnie dokumenty są bardzo, bardzo ważne, żeby młodzież po prostu zrozumiała, na czym to wszystko polegało. Róbcie, co wam pasuje, bo mnie to już nic nie trzeba. Jak pan do wojska wstąpił? Jak to było? Do wojska Rosja wkroczyli na wschód, jak już nie wiem teraz, pod koło 44 roku. To zaraz jak ogłosili, to później łapali, panie, ludzie chowali się, oni strzelali, musieli iść. No, wszyscy z naszej wioski, niedobrze wieść była, 24 numery, to zostało 9 zabitych. Bo nie chcieli do wojska? Nie, w czasie wojny. W czasie wojny, a na front poszli wszyscy. Wieś Starucie. Starucie? Wieś Starucie, wioska, wieś Starucie, gmina Sobotniki. Powiat Gnida, województwo wileńskie. W którym roku się pan urodził? Proszę? W którym roku się pan urodził? 15 czerwca, 22 rocznik. A jak wybuchła II wojna światowa w 1939 roku, jakie były pana losy, pana ojca, pana... Gdzie... Losy, no, zawsze się dzieli, bila klepali. Przy gospodarce. I poszliście razem, znaczy walczyliście przeciwko okupantowi, czy zostaliście gdzieś wysiedleni? Jak to mniej więcej wyglądało? Ja już po froncie jeszcze 2 lata służył po wojsku, bo byłem sierżantem w wojsku i byłem panie też. Zatrzymany, bo wojna skończyła się w 40. To jeszcze 2 lata, ja w 7 zwolnili. Nie zwolnili, to ja nie jechał tam, bo już rodzina przyjechała tu, stamtąd, tu już do rodziny była. Przyjechała matka, szła ciosna, szła nie. I to tak później i został tu. A zaczęto budować pierwszą armię Wojska Polskiego na terenie Związku Radzieckiego. Jak skorygowano pana los, że pan znalazł się w tej pierwszej armii Wojska Polskiego? Tam to było tak. Zabrali do Stoku i do Białego Stoku przyjechali kupcy, a tam wszyscy zgonili tam w serce. No i później wybierali.
Przyjechali, wiesz, do frontowych jednostek. I mnie od razu, wiesz, tak chodził, spisuje te oficerowie. I na mnie, jak nazywać się, tak i tak. No, będziesz w zwiadzie, bo musisz utrzymać zwiad. Konny zwiad. No i tak zapisał 17 odrobne zwiadu. A tych na nas tam było wszystkich 20 z jednej okolicy, znajomych. I zapisał, poszedł i kazał mnie wystąpić, wstąpił tam. I on poszedł, a ja tam sobie nikogo nie znam. A do jego mówił pani, żebyś jeszcze kogo zapisał ze znajomych. Oby wojsku, wszystkie będzie znajomy. No i nie zapisał. I on podeszedł, a ja wtedy patrzę, tam w drugim miejscu pisze się, zawsze parę metrów do saperu. I ja przychodzę i on mówi, a tam już naszych 7 chłopców pisze się, kolegów. I on mówi, żeby zapisał, będę, że dość ma. To już tych dość, bo trzeba zapewnić. A ja cię zawód, ja mówię, Cieśle, i ojciec był se. O jak Cieśle, to jemu tam mosty robić, to nie coś, by krajonego określił, nie zapisał. Ten przylatuje, ten, to no, u mnie zapisany, wiesz, ten w stopniu majora. No i mówi, że to już są zapisane, bo ty słuchaj, ty mówisz do zwiadu, byle kogo będzie, a to jest mosty robić, wszystko co w Chachowiec. A te potwierdzili, które mnie znali, że Cieśle, tam zawsze trochę mógł się trzeba robić. No. I żeby się tak został w tych saperach. Dla mnie, jako dla młodego człowieka, też jest bardzo taka ważna informacja, bo można spotkać się w różnych, przykładowo wspomnieniach Berlinga, Popławskiego, że większość w pierwszej armii krajowej było komunistów. Byliście w jakiś sposób indoktrynowani, że ten komunizm jest najlepszy, że najlepiej będzie w tej pierwszej armii Wojska Polskiego, że ta armia Andersa jest jednak zła, bo nie chciała razem walczyć ze Stalinem. Jak to wyglądało? A tam nikt nikogo nie pytał, jak chcieli, tak robili. I tak to jak popadł tam, wiesz, tak, tak traciło się wszystko za pierwszy popyt. Czyli pan należał do saperów, tak? Saperów. Bardzo raz po wojnie panie dużo zginęło na rozminowaniu, na różne, co wiesz, na Narwią i wszystko, co panie przez. A jaki był stosunek polskich generałów i radzieckich generałów? Bo wiadomo, że wielu generałów polskich zostało zabitych w Katyniu. Anders nie dogadał się jednak ze Stalinem, bo on cały czas się pytał, gdzie są ci polscy generałowie. Wiadomo, bo wyszła sprawa na jaw z tym Katyniem. Anders wychodzi ze swoją armią do Iranu, potem walczy pod Monte Cassino. Nic tam wyglądało? Wszędzie było to obsadzone, kawuderów się tam za mordę trzymali, bo co nie tak, to za dupę i poszedł tam, gdzie nie trzeba. Musiał każdy milczeć. Bo to było kłamstwo, oszustwo i tak jak chcieli, tak robili. Czyli tak, mamy ustalone fakty, jest pan w pierwszej armii Wojska Polskiego. A jak wyglądały pana losy już w 1944-1945, gdy front przeszedł na Pomorze? Bo widziałem w dokumentach, że dał pan udział w wyzwoleniu. Bal pomorski tak. Jak to wyglądało? Jak się pan tam znalazł? Co pan może. Na bale pomorskim. Zawisałem dewizję z frontem szlacem. Z Warszawy zdobyli, co tu szli na Toruń. I na Wał Pomorski rzucili. Wał Pomorski doszli doszli do morza samego. I wtedy do nas mówią, o, ten nasz front się skończył. I kto możecie, bierzcie nam z szyby do okien, bierzcie o szkło i do Warszawy na garnizon. A oni nabrali wszystkiego, wiesz, pan kumpu, tych żołnierzy. A i mój tu. 30 km pojedziemy do tyłu i tam już pociągi dochodzą, bo to front był. I to idziemy jednym do tego w nocy przerzucali. A oni tego z Wału Pomorskiego przerzucili do siekierek. Bo tak, marsz z Kołobrzegu rozpoczyna się z 7 na 8 kwietnia 1945 roku właśnie w rejon Sikierek, w rejon Morynia. Tam następuje forsowanie. I pan do Sikierek dostał się. Do siekierek cały batalion. Tak, cały batalion. Ale to była droga po prostu odbywana pieszo, czy do jakiegoś pułapu? Wszystko na pieszo z Wału Pomorskiego, na pieszo. Ile to trwało dni? Jak to mniej więcej wyglądało? No tak, nas było 140 w batalionie naszym. Zostało 46 po sforsowaniu wody. I tam, ale co tam? Z ludźmi nie liczyli się.
Bo też można zobaczyć wielu, znaczy przeczytać w wielu publikacjach, ponieważ młodzi ludzie nie interesują się tak naprawdę, nie wiedzą, czym jest to forsowanie. Tak. I można zobaczyć, że ten mars z terenów morskich odbywał się jedynie nocą, ponieważ jeszcze było to zagrożenie Niemców, jeszcze te Luftwaffe sprawdzało, ile tak naprawdę tych żołnierzy polskich, radzieckich kieruje się w stronę Odry, żeby ją sforsować. Czy to była prawda, że tylko nocą mogliście się poruszać, czy również za dnia też odbywały się marsze, żeby udać się do tych sikierek? Tego nocą przeszli. Inaczej jedziemy już co 30 km, nigdzie nie pociągu nie słychać nic. Kurowskie żołnierze tam ćwiczyli się, młodziaki tak. Tu mi Odra powinna być, a to tak wzdłuż Odry tak szliśmy do sikierek. Wszystko na, jak chcieli, tak robili, nic nie mówili. Czyli tylko w nocy. A nasze co, dowódcy coś było nie tak, to z pochodzenia polskiego. To za dupę brali i koniec. Nasz dowódcy też z kompanii Maciejskiej dostał 15 lat, ale za to, że powiedział, że po razie Odrę przeprawcie poprzez Odrę, a później chowajcie w głowy swoje, bo co, wyjdzie im. I później wreszcie sam widział na go aresztowany. Ty pojedziesz sobie rozkazy, podawał im, jak żołnierze mają robić. A on do tego całego, tego ruskiego. Mówi, do mnie po polsku gada, ja po rusku nie rozumiem. Mnie jak będę chcieć, jak będę mówić, a masz po nim. A nasz oficer powiedział, że on po rusku nie rozumie, że był gada. No i ale dalej mu 15 lat, ale później była amnestia. I wyszedł i wtedy nas odwiedził po froncie, już w Warszawie. Bo później wcale po wojnie został wiesz, na garnizon w Warszawie. Mhm. To tam. Też można, bo tak, forsowanie Odry miało miejsce w kwietniu, ale wiele publikacji też mówi, jak wielu świadków, że Rosjanie przyszli w rejon Sikierek, w rejon Odry, już byli w lutym, już ją sprawdzali, już ją badali, bo trzeba było, ponieważ trzeba było przygotować się do tego forsowania Odry, trzeba było zbudować wiele łodzi, wiele mostów. Odry to stale ruskie w Sikierkach. I na wieczór my ich zmienili, im kuchnia przywiozła jedzenia ruskim. To już oni za ruskie żołnierze nie brali, to już my mogli tam brać wszystko. I ruskim zmienili, a nam po co było to Odrę w Sikierkach forsować. Bo tam taka odnoga płynęła, wypływała i tam dalej, dwa razy musieli gdzieś odnogę forsować. Tylko tam już poszło lżej. Tam Niemcy nie oporu nie starali. A nie, a po co to było tak na... Nic ludźmi nie liczyli się, że ludzie biednych starszych polecieli. Gdzie szło najgorzej forsowanie? Ponieważ wiadomo było, że było kilka pszczółków, Sikierki, no, stare, Sikierka, a do samej ulicy, do wioski była woda wylana, Odra, zalana. Już tu szli do Odry, to szli po tyle w wodzie. Bo wiadomo, że też, że Niemcy powysadzali te wały przeciwpowodziowe, ta Odra była zaminowana. Ci Niemcy też widzieli, że dla nich ta Odra to jest ostatnia deska ratunku. Jeżeli wy ją zdobędziecie, droga na Berlin stoi otwarta. Czy był tak duży opór, czy czuliście taką pewność? Nie, mamy... No przez dwa dni, 15-16 na Odrze. Pierwszy raz przeszli, to Niemcy wytłukli wszystko. Później 15-16 zostali, już zdobyli. A jak pan ocenia, ponieważ mogliście czuć taką pewność, jest nas dużo żołnierzy, mamy dużo sprzętu. A jak to wyglądało po stronie niemieckiej? A jaki tam sprzęt, panie? Nie było? Za sprzętu. Dane co przyjść samoloty, sobie dobrze zbić tam się co. Antylenia poszedała trochę i hurra! Do przodu. Na ludzki drewniany siadać i jechać. A co? Do każdej ludzki po dwa wiadra, żeby w razie czego wodę wylewa z żołnierzy. Panie kochany, nie ma co gadać. Ruska technika. Te wojny niepotrzebne i koniec. Też Rosjanie wymyślili taką propagandę, wbijamy słupy graniczne, chociażby słup graniczny w Czelinie. W tym przedsięwzięciu brał udział pan Kalinowski, jest mieszkańcem Mieszkowic. Czy był pan też świadkiem wkopywania takich słupów granicznych w innych miejscowościach, chociażby w Sikierkach, gdzie pan właśnie forsował tą Odrę? Nie, my byliśmy dalej mieli do czynienia z tym, z granicą, my nic nie mieli, to jest takie tam, co inne. Mm-hmm. A jak wyglądały te miejscowości? Ponieważ wiadomo, że do 1945 roku, bynajmniej ja, młody człowiek, który no, nie ma do czynienia z takimi osobami jak pan, gdzie pan to tak naprawdę wszystko pamięta, ja mogę to tylko przeczytać. Mówiono, że
Czelin, Gozdowice, to były duże miejscowości, gdzie było tak naprawdę wszystko. Przyszli Rosjanie, tam nie zostało nic. Czy były takie duże grabieże Rosjan i wywożenie wszystkiego w głąb Polski lub też do Rosji? Panie, co tylko powali, było wszystko, co im pasowało, wszystko robili, co chcieli. A nasz żołnierz nic nie był zagadany. Były też gwałty i... O, gwałty to czorce było, my sami kilka razy już się polapali głowce. A dokonywali tego najczęściej na ludności niemieckiej? Bo wiadomo, że tam też była... Kogo złapali. Na niemieckiej to jeszcze tak, nie do, które Niemka opór stawiała, nie dawali, to zastrzelili i mówi, Wańka, bieliście jeszcze na ciepłe, po kilku, po dziesięciu na jedną. Sforcowaliście Odę. Pan się udał w stronę Berlina, tak? Tak. I tam pan został ranny? Ranny, 30 kwietnia. Trudowa. Przewidziony pan został do szpitala? Jak to mniej więcej wyglądało? Ponieważ na pewno dostał pan jakieś dzwonienie... W polowym szpitalu tam był pobóz. Żeby 3 miesiące, żeby dalej z pół roku czasu tam poszliśmy do Wilna jechać do domu, na urlop. A 3 miesiące szpital nie daje zwolnienia i musiał w jednostce kręcić się jakoś ze szpitalem. Też można spotkać, że tak jak pan mówi, tam naprawdę nie było żadnej organizacji, było hura, idziemy na Odrę, zdobywamy Odrę. Były duże straty. Skąd zrodził się ten pomysł, żeby ten cmentarz żołnierzy poległych, żołnierzy polskich i radzieckich... Ja tam sobie skończył, to już wyższa władza tak zarządziła. Bo tylko można przeczytać, że rozkaz padł 16 kwietnia, że w tym i w tym miejscu będzie. Chodzi mi też o jeszcze co innego, ponieważ w książkach można spotkać, że zginęło ponad 2000 żołnierzy, 7000 zostało rannych w Gozdowicach, Czelinie, Sikierkach, Starych Chłodowikach. No to czy te dane są... W Sikierkach na cmentarzu leży co na Odrze, nie byli wszyscy zabite, byli poza Odrę przywożone po wojnie. Jak to wyglądało właśnie przywożenie tych zwłok? Ponieważ czy tak naprawdę... Między Sikierkami, a Wojce Górki byli, był Tarsek, byli, robili, normalnie robili, zbijali. Lecek trumny, brali po prostu trumny i te zabierali, zamaskopywali, ożyli, co przywozili, co chowali. A ja na cmentarzu nie robił, tylko był w tym całym sporcie przywozili po tym powoju. Czy te dane pana zdaniem są trochę większe odnośnie liczby zaginionych lub też zabitych żołnierzy? Bo wiadomo, że Rosjanie nigdy prawdy nie powiedzą, ile tak naprawdę tych żołnierzy zginęło. A kto to wie, jak chce powiedzieć coś na Odrze, to woda poniosła i tak wszystko mało ich na wierzchu pozostało. I tak woda poniosła i... Bo też właśnie często mówią starsi żołnierze, uczestnicy tych walk, że Odra była tak zwaną Odrą Czerwoną, ponieważ Odra była wylana. Wiele tych zwłok po prostu spłynęło do Bałtyku. Czy ktoś się tym przejmował, czy ktoś próbował wyciągać, ratować, żeby pochować te zwłoki, czy Rosjanie po prostu tak, niczym się nie przejmowali? Nie, może wyciągali, nic tam nie było, żadnych wyciągnięć. Woda płynęła i brała. A jak? Jeszcze po wojnie ludzie zachodzili, tam gospodarzyli, po tych bagnach, po trawach pognite, czy panie schomoce, żołnierze. Jak wyglądały pana losy po 45, gdy druga wojna dobiegła końca? Gdzie pan się osiedlił? No to tu przyjechał Lubiszynia, z Lubiszyna. Bo tu już przyjechał szwagier, matka przyjechała, siostra i tu przyjechał, ja do wojska wróciłem tu. Jak wyglądały te ziemie? Było dużo gospodarstw zniszczonych, domów zniszczonych? Czy można było spokojnie zamieszkać i... Spokojnie. Tam nic nie było, bo Niemcy wszystkich usiedlili, a tam nic nie było, było cicho. A nasza policja to zorganizowana, to te, co chcieli, co robili. Tych Niemców usiedlali, co chcieli, zarmowali i koniec, co chcieli, co robili. A jak wyglądały zniszczenia na terenie właśnie wzdłuż Odry, Gozdowice, Sikierki, Stare Sobótki? Czy te domostwa zostały... To nie było zbite. Cała okolica nie była, normalnie wyglądała. Bo można spotkać się, tak jak pan wcześniej mówił, że grabieże, tu doszliśmy do tego, że te domostwa nie zostały zniszczone, ale też duży taki mankament. Po 45 roku te ziemie odzyskane trzeba było zasiedlić. Największość osób, która przybyła na te tereny, była ze wschodu. Panu akurat udało się
skierować w stronę Lubieszyna. Jak to mogło wyglądać mniej więcej z perspektywy dla mnie, młodego człowieka? Czy to tak naprawdę wyglądało, że te wagony jechały, ludzie po prostu zatrzymywali się? Zatrzymali, no, już sam nie wiem, co tym kierował. Wagony zatrzymywali się na jakiejś stacji, wtedy ci porobili te sukcesy, takie wyznaczali i tak obsiedliali się, bo domy były wszędzie puste, co można jeszcze było wybierać. Nasze przyjechali w 1946 roku, to jeszcze rok służył wojsku. Nasze tu byli, ja jeszcze rok musiał być. Brał pan udział jeszcze przez ten rok chociażby w rozminowywaniu tych terenów? Proszę, nie wiem. Czy brał pan udział chociażby jeszcze po 1945 w rozminowywaniu Polski? Ponieważ wiadomo, że ta Polska jeszcze była zaminowana przez Niemców, no i wiele gospodarstw. O, to nic nie było, myślę, ja tam. Ale później będą być po wojnie na mieli, by tam poszli. Zaczęli tu odbywą, że tu tam te na Prusy wschodnie ruszyli. Mm-hmm. I później ziemię nie za bardzo, to musieli na rozminowaniu być. Tam poginęło jeszcze dużo żołnierzy. Tylko ja tam nie zdejmował, tylko byłem. Te żołnierze zdejmowali i składali, później obstawili wszędzie, żeby tam ludzie nie przyjeżdżali. A ja później ich podspalał. Zapalili sznury te wszystkie. To ja sam zdejmować nie zdejmował, ale później po wojnie. A dowódcy nasze, te co byli po rozminowaniu, to pisali na każdego tam, jak zdjął 10 min, to pisali 20 i po wojnie po parę złotych wypłacili. A mnie też, choć mi nie zimował, ale też napisali, że, bo ładunki te pisali. Oni wszystkie nakładali, a ja na ścierku nam zakładali i wysadzali w powietrze. Trocylu nałożyli kupę tych min i trocylu musi być po kostka i sznur chworda i spłonka i tu byli spodpali dłuższy sznur, dasz tam schować się, odlecisz tam 100 metrów, a wszędzie obstawiono dookoła, żeby żadny tam transportów nikt nie chodził. A nie ma co wspominać, to człowiek dużo zapomniał i to już kupa czasu. Ale lepiej, żeby ktoś to kiedyś zobaczył, przeczytał, gdyby nauczka na przyszłość była jakaś. Proszę. Może jakaś nauczka na przyszłość. Chcę zrobić. Ale takie, to wszystko jest ważne przy pana, ponieważ młodzież nie interesuje się. Młodzież tak naprawdę... A co ta młodzież? Młodzież o niczym nie wie. I takie rozmowy jak z panem po prostu mają za zadanie szkolić, ponieważ... pierwsze szkole, co z początku, to okupa rady i ten, co już też kiedyś dyrektor szkoły i też, a ci za 12 lat, że on też jeszcze chce porozmawiać. Ja bym, niech pan nie przyjeżdża już, nie mam pamięci dobrej, to już, żeby rady robić. Dotarł pan aż prawie do samego Berlina, tak? Tak. Jak wyglądały tam walki? Ponieważ wiadomo było, że Rosjanie... Do Berlina, jako okrążyli, do Berlina wkraczali do... Wcale oporu nie było. Tylko tak u okna te szmaty były mieszane białe, że poddawałeś. A na wieczór zaczęła się ofensywa. Całą noc tak lukli, na rano zaczął szturmować i Berlin raz zdobyli. Parę dni, na 1 maja Stalin wydał rozkaz, Berlin ma być zdobyty. A co już Niemcy nie skarnie, bo była nad Wolgą, pod Stalingradem. Ja później przyszedł jako stamtąd, aż tu przypędzili, co sam był wart. On już walczyć nie chciał. I byli Niemcy nie te, co szli na Rosję, jak szli, co mieli wszystkiego, a później to słabe byli. Już murawę nie było takiego. Tak. Bo Stalin też wymyślił wyścig. Żukow, Koniew. Kto pierwszy do Berlina, temu chwała i cześć. Ten dostanie. No cóż, za pierwszy dwóch ruskich marszałków. Żukow i zapomniał do niego nazwisko. My pod Żukowa należeli. To na śmiercem, na hamach, przez niego się, że pierwszy do Berlina. No i Żukow pierwszy przyszedł. Tak naprawdę nie liczono się z życiem. Proszę? Nie liczono się z życiem zwykłego żołnierza. Trzeba było iść do przodu jak najszybciej. Tak.
zdobyć, a że tam bach zginęło sobie, że ludzie dużo mówią. Nasz dowódca mówi, że wygino moje żołnierze, które podbiegły. A on ten ruski, co był ten pułkownik, ksiądz i durak, chciałby ich masy starczyć. Tak, a my nam nasz dowódca nie powiedział. Tylko adiusem, co był ten, co działają wiesz, przy ich. I mój wiesz, jak nasz dowódca nas żałował, tak, a ruski tak odpowiedział. Też można było, znaczy ze wspomnień żołnierzy też dowiedziałem się, że przykładowo w walkach pod Sikierkami wielu żołnierzy no, z obawy o własne życie dostawało tak zwane rosyjskie pół litra pepesze i szli do przodu. Czy to była prawda? Bo większość mówi, że tak naprawdę żołnierze rosyjscy, po części też polscy, po prostu pili, żeby iść do przodu i walczyć, bo się bali o własne życie. Nawet bo tam właśnie z nami razem ruskie żołnierze nie szli, tylko osobno by mieli. A my mieli swój odcinek naprzeciw Siekierek, Cedynie. To nasza armia pierwsza co miała tu naprzeciw Siekierek, a druga armia co w Cedyniu, co z boku zaraz. Człowiek już zapomniał dużo i... I tak bardzo dużo pan pamięta i to jest bardzo ważne. To pamiętam i bardzo, ja mam naciśnienie wysokie. Panie, muszę brać to naciśnienie, że muszę brać tabletki, bardzo mi głowa boli. Jak wyglądało wasze nastawienie jako żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego do Armii Andersa? Bo wiadomo, że Polacy, którzy byli na terenie Związku Radzieckiego, no, nie zdążyli zabrać się... Dużo buntowali się z kompaniami dezertowali i sądzili ich tam. No w zapasowym pułku, jak stali my w Woli Karczewskiej na taki los. No to jedna kompania zbuntowała się, przysłali drugą, zresztą drugą i trzecia, później ruskie przyszli. Wiadomo było, że ci, którzy nie zdążyli pójść z Andersem i wyjść z Andersem, no, dla nich jedyna... Z Andersem to wszystko ruszyło się w Rosji, nie na naszych terenach. Tak, tak. I ci przykładowo Polacy, którzy mieszkali na terenie Związku Radzieckiego, nie zdążyli wyjść z tym Andersem, dla nich jedynym ratunkiem była właśnie pierwsza armia. To Anders, co mógł, to wyprowadził tam z Rosji, a co reszta później Bieranina zorganizowała Rosję. Na nowo stworzyła armię drugą, pierwszą armię. A jak dowódcy radzieccy... Byli niektóre dobre chłopy. Byli niektóre, które ręką machnął i wiesz, mówi, wiesz, a byli wredni, ale że ruskie tak, nie byli takie złe. Do rządu, do wszystkiego, co byli te, tylko wszędzie te jaki byli obsadzone, te ruskie, czyli pod ruskich wszystkich żołnierzy kontrolowali. Oni, bo wiadomo też, że byli dowódcy do spraw politycznych. Czy oni wam w jakiś sposób cały czas podkreślali, że armia Andersa jest zła, bo jest połączona z Londynem? To były policjanci, co myśmy prowadzili zajęcie, co wszystko na tą armię Andersa. Tam doszczerce rozmaite rzucane było, tylko tą dobrą armię, co już później Stalin to robił. Uczestniczył pan, albo był pan świadkiem właśnie takiego namawiania, że ta armia Andersa jest zła, wy jesteście najlepsi, wy te tereny... Tam nikt tego nie namawiał, tylko jak ktoś, wyczuli, że ktoś troszeczkę nie taki, to i każdy się bał. To jak nie, to zaraz tej wywiad, panie, wsadzili jakiegoś, przyszedł od leku na dowódcę, bo jak był dowódcą kompanii, zastępca był polityczny. Ten zastępca, panie, ten co po sprawach politycznych, to dowódca kompanii był głównym, a też bo oglądał się na niego, bo też się bał, żeby im wysoko i podstawić. Oni żołnierzami nic nie mieli do gadania. Żołnierzami z tych wyższych, co chcieli, co zrobili. Bo wiele osób, przykładowo, które przyjeżdża do mojego muzeum w Gozdowicach. Był pan zapewne w muzeum w Gozdowicach, w muzeum w Sikierkach, tak? Nie byłem. Nigdy pan nie był? Nie. Nigdy pan nie uczestniczył może w obchodach właśnie forsowania... Nie, to tak, co na miejscu tam robili, lubię się nie, to tam było, nigdzie nie jeździł.
Szkoda. No, nikt nie wie nawet, bo to trzeba by było poinformować, to wtedy za jakieś zaproszenie. Mm-hmm. To będzie na dniach zaraz 70. rocznica, więc można... Na tyle już nie idzie, już teraz jeździł, już stoją odżyły. Bo chodzi mi o to, wiele przykładowo osób, które przyjeżdża do muzeum i tak naprawdę nie zna historii, nie rozumie tej historii, oni twierdzą, że wy, jako pierwsza armia Wojska Polskiego, przy forsowaniu Odry automatycznie przynieśliście komunizm i wytłumaczenie takim ludziom głupoty... Komunizm, no już panie, oni tam, jak przed pierwszym dniem armii nie pytał, stworzyli, tam nikt nie mówił, jak chcieli, tak zrobili. To było z góry przysłane z Rosji i koniec. Nic nie był nikt. Oto mi właśnie. A nikogo, żeby cię zrobili zabranie, czy tam przez nikogo nic nie pytali, jak chcieli, tak robili. A jak o to mi właśnie chodzi, ma pan tu stuprocentową rację. A jak forsowaliście te tereny, Sikierki, Gorzowice, Czerń, podejrzewaliście, że te tereny po 45, czyli zaraz po wyswobodzeniu Berlina, będą polskie? Czy jednak Stalin nie, dam kawałek Niemcom, dam kawałek Polakom. No, Niemcy wiedzieli, że Polska tworzy i tam, ale co tam tym za wiele nie interesowali. Tak, o tam. Każdy był zadowolony, że przeżył i żeby wrócić do domu i co. Piotr, masz jeszcze jakieś pytania? Jeszcze tak bym wrócił trochę w datach do tyłu. O powstanie warszawskie chciałem się pana zapytać. Bo tak, przy powstaniu warszawskim dowódcą jeszcze wtedy był. Już pan mówię, to tam, Berlin był, tak? Berlin był. I on rozkazał tak jakby, że macie iść pomóc powstańcom. Brał pan w tym udział też? Jedna kompania się tam batalion, ja ci przeszedł tam, co więcej ruski stał po. Na pracę, na pracę to było, przyglądam tak. Się, a tam co chcieli, co robili Niemcy, a oni zamiast zahaczać o ruch Niemiec, to powinno też razem przyjść pomóc, a skąd tam? A który pójdzie od Niemców, uciekali tam na tą stronę przez Wisłę na Pragę, to aresztowali z miejsca, za dupę i... Ale niech pan powie... Bo później okazało się, że to była samowola Berlinga, że on sam z siebie chciał pomóc tym Polakom tam na tej Pradze i wysłał właśnie kilka kompanii w celu pomocy. Kto ruski? Berling, że chciał samowolnie, bez wiedzy. Berling miał dogadanie. Ale bez, no właśnie, bez wiedzy wyższych oficerów. Bez wiedzy wyższej tam nic nie mógł zrobić, nic. No tak mu zarzucili mógł i później dlatego... Tak. Później został zmieniony, tak. Dlatego właśnie... A co nam do rządzenia? Nim rządzili, nie on rządzi. Przez rolę Żymierskiego. Tak. Taki był powód jego właśnie usunięcia. Jego już później zaresztowali. Berlinga, tak? A ja. No właśnie i być może to jest taka propaganda może zrobiona też. Ale już go po wojnie zaresztowali. A, po wojnie, no po wojnie. Po wojnie. To tak. A, tam. Czyli nie było nic wiadomo, że to on sam sobie wymyślił, żeby się tam poszli. Tylko był rozkaz z góry i ktoś tam poszedł. Tylko co im pasowano, co no. Powiedzieli, a resztę a pan też tam brał udział, czy pan gdzieś stał nie. Z tyłu? Nie. Byłem stałem w Zielonce w Warszawie. Przed Warszawą, Zielonka tam. Zielonka. Zielonka tam, Lawer ten miejscowo się tam, ja pokręciłem się. No właśnie i też moje takie pytanie, co robiliście przez ten czas, bo tutaj mamy datę 16 września zdaje się, 16 września poszli pomagać w tym powstaniu warszawskim, a Warszawę zdobyliście dopiero 1 stycznia i co robiliście w tym czasie? To specjalnie jak już my. Ja wiem, ale co w tym czasie robiliście przez te 5 miesięcy? Dobra. Staliście i co? Tak koszary tak. Były i... Po domach takich, gdzie był dom większy, to byli mieszkali. I sobie mieszkaliście po prostu. Czy tak. Były jakieś ćwiczenia, nie czy jest. Były jakieś... Na zajęcia chodzili. Zajęcia były, tak? Zajęcia były stale osadzone. Posadzone jak koniec tam. Za wiele nie było zagadania. Czyli tak jak w wojsku normalnie, nie podczas wojny, tylko podczas pokoju. Siedzieliście i... Mieliście... Siedzieli na ćwiczenia, chodzili i tak. Gdzie można było w tym czasie już gdzieś... Zupy z olejem zgotowali i dobrze. Czyli takie bierne czekanie na to, co się wydarzy dalej, tak? Czyli... No to już pójdzie trochę... Czyli pójdzie. Rusek czekał, aż Niemiec wytłucze tych Polaków jednak. No to specjalnie to było zrobione, żeby w
Wy siedzieliście. Wy bezczynnie siedzieliście, a oni tam bili Polaków, tak? No tak, a nic nie miał do gadania tam, czyli pójść jak ruski, no. ruski na Pradze, tak chciał, tak się robił. Jak rozkazał, tak było. Rosjanie? A tam było obsadzone tych całych politruków ruskich, to oni tam nie interesował się frontem, tylko wszystko, aby utrzymać tą władzę. A oni już i powstania jak robili, żeby powstania były na ruskie kopyce, to by szybko ruskie być pomogli, jak to było powstanie już przeciw Rosji, to i... Bo Chruszczow cały czas się łudził na tą pomoc rosyjską, pomoc polską, wy byliście na Pradze, to powstanie trwało, oni cały czas czekali. No wiadomo, że ta pomoc nie przyszła, ale Rosjanie też... Ale Rosjanie... co było tak, jak miało wybuchnąć, to Rosja jeszcze pod Rzegową, pod Puszczą. Tak. Że róbcie powstanie, a my przyjdziemy z pomocą, a później taką pomoc dał, że nas nie zezwolił tam z zachodu, żeby tam coś pomogli samolotom nie lądować. Nic. Jak was jest tyle i tyle, żeby z nas było tyle żołnierzy, a my idziemy z pomocą. Stał przyglądem, jak nie wiem, truk. A ruski zgodny. A ten most poniatowskiego, wszystko było całe. A później Niemcy, jak rozdzielili powstanie, to wtedy wysadzili ich powietrze. Bo też wiadomo, że alianci robili zrzuty, tak, dla powstańców warszawskich. Można spotkać też informacje, że Rosjanie też robili zrzut, ale robili to tak nieudolnie, że broń, która przykładowo wylądowała, była do zniszczenia. To wszystko jak zrzucili, jak tam coś dali, co jedno do drugiego nie pasowało. Akty dywersji. Oni dziś i ten cały dalej ten ich dowódca robi to samo. Co oni wyrabiają w tym samolotem? No to historia się powtarza, to jest dokładnie tak samo. Ale tak samo, ten Putin to samo. To samo. W Władziwostoku na wschodzie Rosji jest pomnik postawiony, gdzie ruski żołnierz kroczy, tam musi być Rosja. Jak po wojnie co szła, dostała z Ameryki, pomagać Rosji, gdzie my to byli. Tu przez Morze Północne, na Murmańsk. I tam przez Iran, ale przez Irwali się, że Niemcy tam nie zabrali, nie zabrakowali. To ruskie wojsko mają tam angielskie i tam dali, ale było zgodnione, że skończy się wojna. Po wojnie wycofać się. Teraz wycofali się, a ruski wycofać się nie chciał, bo on tam już wkroczył. A był na to, żeby trzymać te dostawy. A mam takie pytanie jeszcze odnośnie sprzętu. Wiadomo było, że Amerykanie i Anglicy pomagali Rosjanom, tak? Było słynne Lindsay's Act od 1941 roku. Różnego rodzaju sprzęty wysyłano do ruskich, tylko żeby Rosjanie bili się z tymi Niemcami, żeby ta wojna jak najdłużej utrzymała się na terenie Związku Radzieckiego. Ale ta pomoc była aż do 1945 roku, chociażby słynne Starbucksy, samochody. Przy forsowaniu Odry było widać, że jest trochę tego sprzętu. Nic nie było oprócz ruskich karabinów, tych Maksimów, tych CKM-ów. I ludki drewniane, później jak 15, to wszystko drewniane, a 16 dali dwie ludki motorowe. Tak co, wiesz, mogło być większe, takie amfibii. Tam nic nie było widać z markacji rzeczy. Może to lepsze było tak, kaciusze jak gdzieś strzelali, to nie polski żołnierz nie mógł dojść do samej, żeby blisko popatrzeć, nie lzia. Nic nie napuskali, popatrzeć na kaciuszy, jak strzelali. Mogę z 10 metrów stać, przyglądać, ale żeby do samej nie dopuścili. A jak wyglądała budowa tych mostów? Bo wiadomo, że trzeba było zbudować te mosty, żeby przeprawić się na drugą stronę Odry. Czy te mosty były robione wcześniej? Ustalone to było wszystko, czy po prostu Rosjanie mówili, nie, dobra, wiecie co, zbudujemy te mosty teraz i teraz, tak zwana rosyjska teoria. Tak ma być i już. Nie powiem na Łodrze? Tak, w Sikierkach, jak forsowaliście. Trzeba było to wszystko przygotować. Nie robili żadnych mostów, tylko połudki połączyli jedno do drugiej, gdzie jakiś, wiesz, i wtedy coś się nie... Tak prąd zrobili na prąda, a most sobie robili, jak my poszli dalej, inne wojsko przyszło. Czyli przeprawa nastąpiła za pomocą wykorzystania tych łodzi. Tylko na pontonach, na wszystkim, żadnego nie było. Po moście już nic nie było, żadnych mostów.
mostem zrobić, bo jak mogę tak robili, to, to już wtedy już my poszli do, dalej pod Berlin. Czyli na spokojnie robili tak. Te mosty, no bo co tutaj by zrobili, tylko, i jak gdyby zbombardowali. Normalnie, na wódki, drewniane wódki, później dali na niech się nie 15, nie 12, 16, to parę tych amfibów dali, żeby przeprawić się na wyjątku. Ale co to jest amfibów, bo tak po wodzie idzie ich na, i po lądzie, i po ładne, a co tak parę tych kosztów. To trochę rosyjskie myślenie. Tak. Aby do przodu. Tak. Jakoś to będzie, nie? To nie martwić. Tutaj też widzę, że dostał pan wiele różnych odznaczeń za walkę. No zresztą miał odznaczenie. To też 10 jak poszukał zaświadczenie papiery na krzyż. Waleczny krzyż. Krzyż ten będzie tu, ten, to syn w Niemczech był, to ja bym to nie mu oddałem. Ale gdzieś rzeczywiście papiery muszą być. Mhm. A mieliście kontakt z tą armią, która szła od Kostrzyna, Zelow, tam na wzgórza i tak dalej, jakoś wiedzieliście, gdzie są oni, co robią oni? Byliście informowani na bieżąco o ich posunięciach? Kogo, kogo? No wy tutaj, forsując Odrę w miejscu Siekierę Gozdowic, mieliście jakieś informacje, co dzieje się na froncie? Ile tam, 40 tam kilometrów? Przyłączyła, ty tam żołnierzu nic nie mówili. Nic, tak. Nic nie wiadomo. Nikt nie żołnierz, kurczę, co wiedzie, tylko... Panie Piłcze, jak tam się skoczyło, się trochę co odbito, to nie było kiedy żadnych odprawu żołnierzanych nie wydane. To spursowane, to zrobione, bo nic. No to tam górę, co wszystko, jak chciała, tak kierowała. To zupełnie inaczej było, jak w armii Andersa, gdzie mój dziadek był. Tam na bieżąco, codziennie informowali wszystkich dookoła, co zdobyli, kiedy zdobyli, ale czy to stracili. W zachodniej armii był. Mój dziadek był w zachodniej. Armia Andersa był. A, no to tam. To tam opowiadał, że wszystko to mówili. To nie jest, tylko każdy popatrz, mówiliśmy, żeby coś zjeść i nic. A nic, nikomu nic, żadne co dowódcy nie mówili. Co. Jeden wielki bałagan, nic więcej. Można było to zrobić naprawdę dużo, dużo mniejszą krwią i wcześniej. Tak jak to u ruskich. Czyli Polaków jakby podczas forsowania wrzucono na pierwszy ogień, a Rosjanie zajęli jakby najlepsze przyczółki, żeby ponieść jak najmniejsze straty. Rosjanie nas ni z tylu, ni z przodu, Rosja wojska z nami nie było. Tylko to oni w Koszyniu byli, a my to w Siekierkach nie forsowali. My w Siekierkach, a oni też. To tam nie było Rosjan. Wy byli... Z nami razem nie było. Tylko żeby... oficerowie byli, tak? Tak, te ruki byli, te no, ruskie. Te, ale jako bo... zwykli żołnierze to nie było. Zwykłego żadnego. Żołnierza ja ruskiego nie widziałem. Aha, czyli tam gdzie ciężko, tam Polak tylko. Nie a było. Pod Czelinem też nie było Rosjan? Proszę? Pod Czelinem też nie było Rosjan? Gdzie? Pod Czelinem. Pod Czelinem. Czelin. Czelin. Czelin obok jak jest Odra. Obok Gozdowic. Ja tego nie wiem. Jakie Czelin, Czelin. Miasteczko? Miasteczko Czelin. Nie. Nawet pan nie wie. Nie. No był pan 7 kilometrów od tego Czelina. Ale ja to nic nie powiem, że nic nikomu nie mówię. No to już masakra w ogóle. To... Jak tam było, ci mu powiedzieli nic, jak co chcieli tam, nic nie było. No, w Czelinie stawiali pierwszy słup graniczny właśnie. No tam Polski. Z słupami nic nie znali o tym. I nawet nie wiedzieli, gdzie te słupy kopie, co robią. Przekaz informacji zero. No i jakie morale w takim wojsku może być, gdzie nawet nie wiesz, o co walczyć tak naprawdę, nie? A mówili wam, że walczycie o Polskę, dla Polski, jak no to jak mówię, to że demokracja, co Polska. No. Że demokracja tylko, będzie, tak? Tylko przyjaciel Ziądza Kradziecki. Ale ktoś tam trochę coś gdzieś po boku, do. Poszeptał się, dowiedział się, że tam w Kacyniu oni mordowali Cezara, że nie ma co zagadania. Jakby się ktoś za bardzo interesował, to tak. Znikał, tak? Po prostu. Zaraz tak. Został rozstrzelany. A medal za Odrę, za Odrę i Bałtyk pan też dostał?
za Odry, za Berlin bym, za Wał Pomorski, krzyż Waleczny, krzyż ten, dwa krzyże miał, a teraz go takie pamiątkowe, ten Waleczny krzyż Rozwaldu, to syn zabrał do Niemiec, ja sam oddam. A nie dostał pan żadnej ziemi od... A tam ziemi to już na zachodzie, to się nie ziemi nic, ziemia należała się i dawali nic, ziemię mu bracie nie chciał, jak tu później po wojnie. A wszyscy przykładowo Rosjanie, bo pan był w Sikierkach, czy co do jednego wszyscy Niemcy z tych terenów uciekli, ponieważ wiedzieli, czym im grozi, czy po prostu część uciekła, część została i chciała spróbować po 45 roku tam żyć na nowo? Ci za dupę wysiedlili wszystkich przymusowo i nic nikogo nie pytał, tych cywilów są. To. Nie jest tego. Policja wysiedlała nad, jak coś zabrać, coś lepszy nie dali z nim ze sobą. A był pan świadkiem takiego na przykład wejścia Rosjan, wyrzucenia Niemców? Rosjan to płucu z tych terenów, które by się nie... Gdzie ja byłem, to nigdzie Rosjanie nie wyrzucali, tylko to była już polska władza. A bo pan przyjechał już później, jak już nie było, jak już Niemców nie było, to tak? Ja jeszcze 12 lat służył po wojnie w wojsku. A no tak. To tu bez emeryt. Na rozminowywaniu pan był i, tak. I później jeszcze tam na wschód. Tak. Rozumiem. To by się dali zaraz tylko z miejsca, ja jeszcze bym się w siódmym dopiero wrócił z wojska. No w sumie świadków tego to raczej mało będzie, no bo tutaj nie było Polaków. Nikt tam nie pytał, tylko wszystko jak było to polityczne. Polityczne zajęcie musiało być po wojnie. To wszystko tylko Związek Radziecki. I Stalinowi nie zależy, żeby granica była na... No może i tak być i tak, bo on jak chciał, tak robił tam gadanie. Typowe radzieckie postępowanie. A w Kołobrzegu... Nie, my Kołobrzegu nie zdobywali. Nie był pan w Kołobrzegu? Gdy tu na Wolin szli. A na Wolin. Niżej tak trochę, tak? Na Wolin i od Wolina to się Kierak przerzucali. Bo chciałem zapytać, czy miał pan udział, gdzieś tam widział zaślubiny z morzem, te słynne... Zaślubiny, no coś i my, ja byłem nad morzem. No bo były w Mrzeżynie były i w Kołobrzegu były. My o tym wszystkim wiedzieli, ale my tam więcej co z miny, tam co. Aha, ale mieliście jakieś tam informacje na temat? Byłem, no, ale... Tak powiedzieć, co chcieli, co mówili, oni nic nie było do gadania. A na Wale Pomorskim, jak go zdobywaliście, to tych Niemców była duża liczba żołnierzy, czy po prostu i mieszkańców, czy już po prostu Niemcy wiedzieli, że coś się zbliża i wszyscy po prostu starali się gdzieś przemieszczać, uciekać? No co, już uciekali, bo sami wszystkim jak mogę, tak uciekali. Jeden słał tak, kosztowało się bałagan i koniec. A jak wyglądało wyzwolenie Warszawy? Wy po prostu zajęliście ją, czy były jakieś walki tam później ostro? Ale my co zaraz... Ostro Niemcy bronili Warszawy? Z góry Kaliwary przeszli. Z góry Kaliwary? My do Warszawy z Pradzi nie szli, tylko dookoła z tego. Z góry Kaliwary tam i do Warszawy zaszli mniej, tylko od żadnej strony. Od południa? No. Jak wyglądało? A Niemcy uciekli z Warszawy i wcale nie bronili się. Nie było tam już nawet pojedynczych żołnierzy niemieckich? Nie było tam gdzieś, może zapalę. Już jak czuli, że już tam poprzerywali frontem, Wisła zamarzła. Po lądzie przeszli, bo nocami słomę przywozili miejscami na ten lód i poliwali wodą, żeby zmocnić. To takie... Piechota, co wszystko po lodzie szła. I wtedy po lodzie szła, ale jak dalszą już lód ten puszczę, to wtedy już trzymali. Bo uroczysta defilada była w styczniu w Warszawie. Wojsko rosyjskie, wojsko polskie. Rok czas,
parę roku, że tam rok po wojnie to było, nie radę. Ale chodzi mi, jak skończyło się powstanie warszawskie, jak wy czekaliście przez te kilka miesięcy, chodzicie do Warszawy, robicie uroczystą defiladę i kierujecie się w stronę Bydgoszczy, Torunia i Wału Pomorskiego. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta Warszawa? Jak wyglądały te zniszczenia tej Warszawy? Gdy... Ze wszystkim same zgliszcze byli. Jaka Warszawa tam. Tam wcale nie Warszawa, tak jak zborka gruz wysypane, czy śmiecie jakie. Wszystko zbruczone. Nawet gdzieś przyjechać, czy co to tam nie kłopszy, w każdym miejscu nie przejedziesz, bo złom cegły rozwalony. Domy no zburzone były do kupy wszystko, bite i koniec. No to stąd defilada to... To stare miasto, Warszawa, co było, to sam gruz był, tam nic całego nie było. To w sumie nie była defilada, tylko to jest było formowanie przemarsz. Się i przemarsz dalej, nie? To... No ulica Mączakowska, syn Zimaśniecki do przodu. Warszawy, to zrobili defiladę tak oczyścili jak i tam do ulicy. To jedne defilady nie dali, szli tam, nie zaśmiewali się. I to my skierowali nas na tu w kierunku Bydgoszczy, na Toruń, Bydgoszczy. A gdzie były takie najcięższe walki z Niemcami? Bo wiadomo, z Warszawy kierujecie się w stronę Bydgoszczy. Warszawy, stale Warszawy, z oporu i stradała. A potem? A potem to już na Wale Pomorskim największy opór był. Jasów, Lasów, Złoców, te miasta. Mhm. No a największy to był jeszcze w Siekierkach przeprowadzili. W Berlinie też dobrze nos pobili na jutro cały. Zdobyli 30 kwietnia. A pan i pana formacja na Wale Pomorskim, w którym dokładnie miejscu, bo jakie miejscowości? Nie. W jakiej miejscowości? Na Wale Pomorskim to dawała Pomorskiego. Dramburg, Flatów, Złotów, te miasta. Nie wiem, kojarzysz tak mniej więcej te miejscowości? Tam gdzieś było, tam. Wałcz, to jest gdzieś nad Wałczem? No. To mało się co miasto, co miasteczko. No, a to są takie małe miejscowości, o których pan mówi. No właśnie to miasteczko jest. Złotów, Jastrów, te. No to później sobie poszukamy, odsłuchamy sobie najwyżej. A w Mirosławcu? Może i byłem, czy to wszędzie. W Pyrzycach byłem, to w Lipianach. Bo już tam zaczęło się, wiesz, później. Tu, co jak szli na Wał Pomorski, to od Pyrzyców zaczęli. Od Pyrzyc? Pyrzyce. Aha. I później do Wolina, na górę, tak? Proszę? I później do Wolina, na górę. Tak. I później z powrotem, tak jakby, na dół, do Siekiery. A to się tak i tak rozmaicie chodzi. Wolin i Wolin. Ja mam mapę, jak pokażę w książce potem. Jak się możecie powiedzieć, że skończy się słabo czuję. No dobrze, dobrze. Nie będziemy naprawdę. Nie będziemy już męczyć. To te papiery bierzecie ze sobą? Chciałbym je zabrać do muzeum i po prostu pokazać zwiedzającym. One będą leżały w gablotach. Proszę? Te materiały będą leżały w muzeum w Gozdowicach. Zgadza się pan na takie rozwiązanie? A niech będzie. To jak panowie zrobicie, tak będzie. Co do trumny mi nie będą łożyć tego i za co nic nie da. Nie, jeszcze pan pożyje. Przyjedzie pan na 70. rocznicę forsowania Odry. Proszę? Przyjedzie pan na 70. rocznicę forsowania Odry w kwietniu następnego roku. Tak, skąd mnie nie będzie. Dożyje pan spokojnie. Będzie pan, będzie. Dożyje pan spokojnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, dziękuję za wszystko. No ja również panu dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.